Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony podobnie Starki. No i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, jesteśmy dzisiaj na bagnie. Głównie dlatego, że właśnie stwierdziłem, że tak dzisiejszy odcinek po prostu zaczniemy od wspaniałej rzeczy, którą jest nadrobienie zaległości moich po części. Po części może rozwiązanie pewnych innych problemów i tak dalej. Ja pierwszą rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest to, że właśnie wiem, że na bagnie czegoś brakuje i chyba właśnie przed chwilą widziałem coś, co mogłoby sugerować, gdzie jest, za czego mi brakuje. Bo tak, dowiedziałem się, że jest tu zaklęcie, jak już wspominam ostatnio. I tak, jak wiem, że ono tu już jest, to muszę teraz tylko, wiecie, znaleźć źródło i tak. Powiedzmy, dobra, co ja bym to ściemniał, po prostu znalazłem tutaj niewidzialnego żuka gdzieś w tej okolicy, chciałem po prostu tutaj podejść i tak dalej, więc no. Wiem, że gdzieś tutaj był, widziałem te ślady tylko przez chwilę, więc ja. Nie jest to może aż tak idealnie. Ale gdzieś tutaj biegał ten żuk. To jest tylko kwestia tego, gdzie. Bo powiem szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętam. No, o, chyba mamy to, czego szukam. Dokładnie. Ślad niewidzialnego żuka. Jest on na żółto, więc jest to ten z inkantacjami. Czyli dokładnie to, czego szukamy. A teraz proszę cię, gro. Dopadnij gościa. Okej. I trochę to zajmie. Strasznie nie lubię tych żuków. No ale tak, ogólnie widzicie. Musimy po prostu stanąć mu przed twarzą. To jest jedyny sposób na to, żeby go łatwo dopaść. Dobra, mamy. Jest to zatrucie oręża. Okej. Zatrucie oręża. Udało się, hura. W sumie do tej pory nie wiem, czemu tak ściemniałem, ale mniejsza. Jest to chyba z kategorii też tutaj zgnilizny, bo zauważam, że to się kategoriami jakby trzyma, chociaż nie, niekoniecznie. Patrz, bestii się trzymałem z czarnym płomieniem, ale tak. A jednak sługi zgnilizny. Okej. Dobra. Czyli mamy opcję zatruwania broni bardzo łatwą. I jakiegoś wroga, który nie pozwala mi się wyteleportować. Okej, i teraz jeszcze dziwniejsza rzecz. Ten rapier jest za ciężki, żebym mógł robić normalne przewroty. Więc niepotrzebnie usuwam pochodnie, nawet skoro to nie wystarczy. Usuńmy po prostu, idziemy dalej. Nadal nie mogę. Więc, no cóż. Jeśli odjedziemy kawałek dalej, może w końcu się udostępni możliwość teleportacji. Na co powiem wam szczerze, bardzo liczę, bo chcę zająć się pozostałymi kwestiami. I dobra. Kolejny punkt naszej podróży dzisiejszej początkowej to szopa gotowanej krewetki, gdzie jest to najbliżej miejsce, do którego się udajemy. I tam też idziemy po zaklęcie. Przy czym tym razem totalnie wiem, czego się tam spodziewać, bo jak mówiłem, podniosłem kiedyś to zaklęcie, nie wiem czy na odcinku, czy poza odcinkiem. Ale wydaje mi się, że raczej to było na, no poza odcinkiem, na stara postać chyba tam nawet nie zaglądała. A jeśli było to na odcinku, to w takim razie jestem jełopem, że nie pamiętam, że coś podnosiłem, chociaż to podnosiłem. Ale mniejsza z tym. Więc teraz uciekajmy przed krewetami, których jest tutaj pełno. I tak, zaraz dotrzemy do miejsca, które się mocno wyróżnia. Już woda tam ma kolory krwisty. Jest tam trochę wrogów, ale nim się nie musimy przejmować. No i przede wszystkim jest tam żuczek. Żuczek, który oferuje zaklęcie, którego, jeśli mam być szczery, nie używałem, więc nie jestem taki pewien. A, co jest? A tego gościa tutaj nie pamiętałem. O tak, nomadzi 12. Super krzewienie. Jeszcze tego brakowało. Ale dobra. Nomadzi 12.
I to tyle w sumie. Od razu zobaczymy, jak mówiłem, bo chcę wiedzieć od razu, co tutaj oferują. Garnek przeklętej krwi. Okej, garnek przeklętej krwi. Jest to tutaj. Przeklętą krwią. Okej, ciężko mi stwierdzić coś więcej na ten temat, ale niech będzie. I... Okej, chyba trochę przesadziłem z tym, że woda będzie miała krwawy kolor. Jak mówiłem, jakiś czas nie zaglądałem, więc... ja. A skojarzyło mi się to z tamtym. No ale mniejsze. Teraz pozostało w sumie tylko jedna rzecz. Musimy znaleźć tutaj żuczka, który nosi przy sobie zaklęcie. Jak mówię, wiem, co to zaklęcie jest, to kolejne wzmocnienie na broń, to już wam z góry powiem. Które jest związane z krwawieniem. Ale tak jak mówię, nie korzystałem, więc poza tym, że wiem, co ono sobą reprezentuje, to nic więcej nie powiem. Bo nie wiem, jakie to ma dokładnie efekty, czy jest mocne, czy słabe, czy warto tego używać, czy nie, chociaż wydaje mi się, że warto, jeśli mamy statystyki, wiecie, jeśli będę chciał po prostu krwawieniem się bawić, to rzucam to na uczyć Gatanę, która ma już domyślnie krwawienie i fajnie. I dobra, mamy tego żuczka, o którym mówiłem. Nie będzie problemów, bo jest to żuczek na wcześniej lokacji, pierwsza sprawa, druga. No nie wiem, czy bym tu miał mieć problemy, poza tym, że nie umiem ich chwytać, więc tak, rzut. A, przeżył. Okej. Jeszcze raz, no i... ostrze krwawego płomienia. Dokładnie to, o czym chodziło. I teraz tak, jakie mamy, od razu wam pokażę, jak wygląda pięknie. No. Proszę, tyle. Nic dodać, nic więcej. Nie korzystałem, więc naprawdę nie powiem wam, jak to działa. Ale no, ponoć dobre zaklęcie. I tak, co jeszcze takiego w sumie, jak myślę, czy było? Czy w sumie, co by jeszcze mogło być? To będzie, od razu mówię, co robię teraz. Zacznę dzisiaj, jakoś tak mi źle idzie mówienie, ale tak. To, co robię teraz, będzie dosyć testowe. Bo tutaj chcę sprawdzić po prostu, czy dopadłem jednego konkretnego przeciwnika, którego wydaje mi się, że mogłem dopaść, ale nie musiałem. Więc no, jeśli go dopadłem, super, jeśli nie. Przy okazji wykupimy garnka i no. Konkretnie, jeśli się mylę, był gdzieś tutaj żuczek też, który oferował jakieś zaklęcie. I pamiętam, że był tutaj ten żuczek, bo niedawno go biłem na innej postaci. I tak mi zaczęło myśleć, w sumie zacząłem myśleć, czy to zaklęcie mam. Ale jak tak patrzę po grafikach, to nie widzę niczego podobnego, więc... No więc tak, jednak tego żuczka nie dopadłem. Nawet dobrze pamiętam, gdzie on był. Aj. Żuczek teleportacyjny. Kurczę, jak ja mogłem zapomnieć, że to jest żuczek teleportacyjny. Okej. Trująca mgła. Dokładnie. Dokładnie. Nie pamiętam, że to była trująca mgła, ale tak. Grafika dokładnie mi przypomina, że miałem coś takiego. I co tu dużo mówić? Proszę. Kolejne sługi z gnizny. I... no... to chyba tyle. Też wydaje mi się, że mogę mieć tutaj jeszcze coś do zrobienia, więc... dajcie może mi chwilę, to pomyślę. Też... nie, dobra, chyba... no tak, już pamiętam. Przy kościele miałem poszukać tej czarodziejki Selon, czy jaki tam. A tu pamiętam, że była taka jedna właśnie tam skuta w łańcuchy jakby w jednym miejscu, więc tak. Pójdźmy tam od razu, zajmijmy się tym. Będziemy mieć z głowy kolejną sprawę. I no, nie będzie co się przejmować, co płakać za tym wszystkim. Tylko tak, ruiny zguby. A, okej. Czy było tutaj coś więcej takiego, na co muszę zwracać uwagę, czy nie, bo w sumie nie pamiętam. Chyba nic takiego nie było, więc możemy iść. I czy to jest to, czego się spodziewam? Dobrze, pamiętam. Thank you for coming. These shackles take a toll on us all. There is something I need you to look after. My primal glimstone. A star has fallen and my fortunes waver. Someone may come for my life. And so
I entrust it with you, myself. Nie rozumiem, co tam się stało do końca jeszcze, ale podejrzewam, że dialog został przerwany przez tamtych dziadów. O cholera. Nie wiem, co się stało, ale wygląda, jakbyśmy jej serce wyrwali. Jeż ładny błyskawień Selene. Zaraz zobaczymy. Thank you, my apprentice. This is my essence. Please treat it with care. Treat it what you hold is my very being. Treated what you hold. Okej. Okej. Pewnie to jest kluczowy przedmiot. I błyskami z ciała Selene. Zniszcza ciała czarodziejki. Wygląda, jakby tlił się w nim życie. Wewnątrz widać naczynia krwionośne. Okej. Pierwotny błyskami to w rzeczywistości dusza czarodzieja. I po śmierci pierwszego ciała zostanie on umieszczony w nowym, kompatybilnym ciele, czarodziej wróci do życia. Mój uczniu, czy uważasz to za niesmaczne? Czegoś tak... nie wiem. Ale okej, dobra. Ciekawe, czy Selene, nasza nauczycielka, tutaj gdzieś to było... Tu coś powie więcej o tym wszystkim. Jeśli tak, to super, jeśli nie, to trudno. Ale no, fajnie by było, gdyby coś więcej powiedziała i... Nie ma jej tu. Po prostu jej... nie ma. I tutaj też nie. A. Dziwne. Naprawdę dziwne. No cóż... Może tak to miało być. Zakończenie jakiegoś takiego wątku całego, tej tutaj. Szczerze nie wiem. Ale tak... Jak jesteśmy przy tym, to... W sumie chyba... Zrobiliśmy wszystko, o czym tak myślałem, co planowałem, więc... Teraz co w sumie? Teraz w sumie są dwie rzeczy, które chciałbym zrobić. Pierwsza to... A, i to akurat pamiętam, poszukać... mostu w pobliżu areny Morgotha. Ponoć powinien sobie odpuścić Morgotha i iść na jakiś most. Jak mówię, gościem, którym to mówił, jest dosyć godny zaufania, więc postaram się mu zaufać i w złą stronę jada, oczywiście. A druga rzecz, to pamiętam pewną złotą mgłę, przez którą nie byłem w stanie przejść od strony... A jak to się mówi? Stolicy. Więc no. Jako, że nie mogłem tam wleźć w stronę stolicy bezpośrednio, to teraz spróbujemy może podjechać do jakiejś innej strony. A kto wie, może okaże się, że po prostu, wiecie, to był jakiś... powiedzmy miniboss, czy coś tego typu. No i spokojnie go pokonamy, będziemy mieć spokój, cieszyć się. Dostaniemy jakieś jeszcze nagrody, skarby, czy coś. A no, tutaj chyba niczego nie będzie. Ale nie jestem pewien, czy sprawdzałem to miejsce, czy nie. Pewnie tak. Dobra, jeśli nie sprawdziłem, to kiedy indziej. Po prostu tam podleziemy. A póki co tutaj. Tutaj widzę jednego z tych całych olbrzymów. I tak. Na pewno mnie przy nim nie było, więc... Kto wie, może znajdziemy jakąś zaginioną znajdźkę, czy coś. Ja tam w sumie pojęcia nie mam. Jak już mówiłem. I nie. To było tylko takie przejście naokoło, ale tu już byłem, więc no. Ze smutkiem stwierdzam, że chyba to miejsce jest dosyć dobrze zeksplorowane przeze mnie. Może za wyjątkiem tych schodków i tego regionu. No, tutaj to jestem prawie pewien, że nas nie było, więc ja. Może znajdę odpowiedź na pytanie, które mnie tak nurtowało.
A jak nie, to przynajmniej się pozbędziemy tych trupków i trochę dusz pogromadzimy. Przepraszam, jakich dusz? Run. To są runy, nie dusze. I gramy w eldyńskiego kręga, Elden Ringa, a nie w Dark Soulsy, czyli mroczne dusze. Czasem ciężko zauważyć różnicę. Święty smarże sznurkiem, odłamek ludzkiej kości, okej. A, i żeby nie było to, że mówię, że ciężko zauważyć różnicę czy coś, to pod żadnym pozorem nie jest przywarą. Ja wiem, w co się pakuje. Wiedziałem od początku, że Elden Ring będzie miał bardzo spore poczucie rozgrywki jak Dark Soulsy, ale podoba mi się bardzo nawet to, jak dostarczyli to wszystko. Tarcza Krainy Słońca. A, aż zobaczę tą tarczkę. Gdzieś tutaj powinno być. Jedne co to niektóre, jak bym łatwiej powiedzieć, rzeczy, które słyszałem o grze, zanim ją kupiłem i zagrałem, wydawały się trochę inne niż są w rzeczywistości, ale to nie jest żaden problem. Dobra, a więc mamy tarczę Krainy Słońca i zobaczmy, co ona sobie reprezentuje. Tarcza honoru przedstawiająca miasto ukoronowane słońcem i czasy świetności minęły. Tak jak zniszczona jest ta tarcza, tak też zapomniana jest siedziba słońca. Miasto ukoronowane słońcem. Aha. Ładna rzecz, fajna rzecz i... Teraz w sumie mnie zastanawia parę rzeczy. Czy jest to po prostu tarcza z niewielkim układem w stronę Dark Soulsów, wiecie, miasto słońca, Anor-Londo, w ogóle Gwyn, tego typu rzeczy, czy może jednak jest to wręcz potwierdzenie, że akcja dzieje się w tym samym świecie, tak jak niektórzy spekulowali. Ja tam nie wiem, ale póki co mam nowego kupca. Customer? Well, how long has it been? I teraz tak, łuk runiczny, biorę wszystkie. Gnące palce nie. Złoty słonecznik nie potrzebuję, butelka perfum biorę, bo czemu by nie. Szata wyższych sfer. Spodnie prostaka, spodnie małżonki. Fajne rzeczy, ale nie. List pod stolicą. Okej, list pod stolicą wezmę od razu, bo czemu by nie. I zobaczmy, co on tam za informacje przekazuje. To było z żółtym piórem. Pod Leyndell, kloską stolicą, znajduje się rozległa sieć kanałów. Studnia w podziemnym mieście sięga głęboko do tuneli. Okej, czy przez przypadek spadł na osła i coś? Okej. Nie chciałem atakować osła. Ale dobra, czyli... Potwierdziło się coś w sumie, co tak jak teraz myślę, to wiedziałem już wcześniej. Ale o czym zapomniałem, czyli... Że pod Leyndell jeszcze są jakieś te kanały takie... rozbudowane, w których coś może być. W sumie dobrze, że mi to przypomniało, bo bym prawie... na 100% pominął temat i już tam nigdy nie wrócił, a tak to... zrobię to, co chciałem robić kiedyś, czyli wcześniej czy później tam pójdę. Ale to na razie teraz i przy okazji, to jest jakiś trupoślimakowąż, kto się bawi w te kółka śmierci z mrocznych duszów. Nie wiem, szczerze nie wiem, ale i tak nie jest nawet w połowie tak irytujący jak tamte kółeczko. Więc ja po prostu jest sobie przeciwnikiem i tyle. A tutaj co mamy przy okazji? Złoty rund 10. Miła znajdźka. Naprawdę miła znajdźka. Jednakowoż totalnie niepotrzebna w moim odczuciu. Teraz tak, jesteśmy tu, to zaraz będziemy tam, gdzie chciałem. Czyli po pierwsze na wysokości drzewa, po drugie na wysokości tego wejścia. Gin. I tak, gin. I wy też gincie. I przy okazji się kogoś zastanawia, czemu używam tego mieczyka, co są trupki, które mogą powstać ze zmarłych, a ten miecz jest święcony taki, że usuwa te szanse na odrodzenie. Tak, skrzydlata kryształowa łza reprezentuje sobą coś, zmniejsza dźwig wyposażenia. Okej, podoba mi się. Gdyby nie to, że zarówno błyskawice, jak i święte obrażenia są moją specjalnością, wolę zwiększyć sobie właśnie 15% te obrażenia, to zdecydowanie bym z tego wcześniej czy później skorzystał. A póki co gin.
I mamy kolejną znajdźkę. To jest złoty run 4. Tym razem nie powiedziałbym, że jest to dobra znajdźka, ale niech sobie będzie. Tutaj też giń. Ty też giń. Okej, okay, jeszcze tam gdzieś coś jest. Okej, okay, więc giń. Wow. Aż miło się patrzy, kiedy trafiam tymi atakami. I tak kręcę się tutaj, co nie jest istotne. Może jeszcze jakieś znajdźki popomijałem, ale teraz to już tak w sumie bez różnicy. Poza tym, że giń. A jak ja lubię po prostu polować na tych wrogów i tak patrzeć, jak oni podają. Miłe uczucie. Ale tak długo jest miłe w sumie, jak długo nie jest to do przesady. Czyli wiecie, nie każdy wróg jest taki łatwy do wyeliminowania i... Okej, w złym kierunku. Tamtą stronę jest drzewo. Przy czym, ciekawa sprawa... Nie widzę za bardzo tego... jak to powiedzieć... świętego drzewka mniejszego. Może jeszcze zobaczę. Bo jak na razie widzę tylko to olbrzymia... Do olbrzymiego powiedzmy, że na razie... Nawet nie tyle co nie chcę iść, co... Nie mogę chyba iść. Chociaż... No, może znajdę jakiś sposób, żeby się tam dostać. Wcześniej czy później. Ale dobra. Mam tutaj też do czynienia znowu z tymi olbrzymami. I... Podejdźmy jeszcze pod te drzewo, bo może... Jakimś cudem się okaże jednak, że to tutaj było to tamto. Tak, to jest to drzewko takie specjalne. Więc, żeby nie czekać, żeby się nie męczyć, wzywam od razu mojego kolegę. Ale czy on jest potrzebny w ogóle? W sumie nie wiem, czy był potrzebny, ale wiem, że padł od razu od efektu tego takiego od bazyliszków, ala. Czyli tej natychmiastowej śmierci. I że w sumie nie było żadnego bossa. To jest dziwne, jak na to drzewo. Ale co, dobra, co tam krytykuje? Szczapowata pęknięta łza i szkarłatna kryształowa łza. Oczywiście od razu sprawdzamy, bo chcę wiedzieć, co tutaj dostałem i teraz tak... A, szkarłatna kryształowa łza, to już taką mieliśmy, tylko że jedną z dwóch tak jakby. Nawet nie wiem, którą teraz dostałem, ale mniejsza. A tamto to była szczapowata pęknięta łza. Połowmieszany eliksir na krótki czas zapobiega utraceniu runów po śmierci. Czyli pijemy to wtedy, kiedy po prostu czujemy, że zaraz zginiemy i nie stracimy przez to run. Nie powiem... Może, że to jest jakieś super mocne czy coś... Ale... Na pewno zgodzę się z tym, że jest to... Jak już chce się tego użyć, naprawdę przydatne. A póki co tak, idziemy dalej. Na koniu nawet, żeby było nie było. Tak jest bezpieczniej, szybciej i w ogóle bardziej. I tu nic nie ma, więc udało się zobaczyć, co jest przy drzewie. Czas odcinkowy w połowie zakończony, a nadal nic sensownego nie zrobiłem poza podniesieniem trzech czarów i zwiedzeniem miejsca, które w sumie nie oferowało póki co niczego takiego wielce wspaniałego. Ale mniejsza. Idziemy teraz już na spokojnie w stronę stolicy, gdzie mam nadzieję, że tym razem poznam sekret tej złotej mgły, która mnie oddzielała od wszystkiego ostatnio. A jeśli chociaż tego nie poznam, to wiecie, może znajdziemy jakieś inne fajne rzeczy, które pomogą mi z czymś. I... Sądząc po tym, że mogę przywołać znowu, to chyba coś tu będzie. O kurczę, zapomniałem, że on nie może być z pochodnią. Moczył strażnik drzewa. Okej. Okay. I faktycznie, był tutaj... bossu bądź minibossu, w zależności od tego, jak to traktować. Który blokował mi tam dojście. Okej.
Ale dobrze wiedzieć, w sumie. Okej, ostrożnie, żeby tylko nie paść. A swoją drogą używa błyskawic. Czerwonych błyskawic. Nie wiem, na czym polega różnica pomiędzy zwykłą i czerwoną, ale... Dobra, udało się. Nie było to trudne, w szczególności z pomocą takiego czegoś OP. Ale mówiąc całkowicie szczerze, po prostu chciałem szybko się tego pozbyć. I mam tutaj tak, wielki smoczy pazur oraz tarcza smoczego szponu. Szmoczego, tak, smoczego. Ale ogólnie zaraz zobaczymy szybciutko, co to było. I pójdziemy dalej, o ile to znajdę. Wielki smoczy pazur mamy. No i widzicie. Broń od błyskawic, siła, zręczność. Nic wspaniałego, natomiast tarcza. Czy ma coś ciekawego? Też jest błyskawicowa. Nie ma za dobrej blokady przeciwko niczemu poza fizycznymi błyskawicami. No i opis taki, nie inny. Dobra. Dobra. No i chyba jesteśmy tam, gdzie już byliśmy. Co jest najlepsze. W końcu mam tutaj tu takie prawidłowe przejście. Tak. Nareszcie. Dobra, dobra. W takim wypadku po raz kolejny teraz... Chyba warto byłoby się teleportować gdzieś, zrobić coś i... Chyba tutaj się muszę udać. Jeśli dobrze zrozumiałem poradę. Może to jest ten most, może nie. Ale zanim coś jeszcze, to powiedzmy, że mamy jeszcze właśnie jedną kwestię, która... Powiem szczerze, mi się nie podobała, bo nie prosiłem o to. A i tak dostałem informację. Niestety. Ale też nie będę krytykował wielce, bo to nie jest na szczęście nic takiego game breaking, więc trochę mi się nie podoba, ale no. Dowiedziałem się, że tu gdzieś jest książka, którą pominąłem. Książka z inkantacjami, ponoć. I w sumie teraz widzę, że tutaj coś mogło być. Nie wiem, czy to to, czy nie to. Ale tak. Ponoć ta książka jest bardzo ważna, co właśnie tutaj mi trochę podirytowało, jak to usłyszałem. A, dobra, to jest wielki łuk, to muszę jakieś wielkie strzały mieć. Chyba tak. Nie wiem, czy da się to jakoś zestrzelić, czy tam trzeba jakoś doskoczyć. Dobra, czyli trzeba doskoczyć. Mam już przynajmniej potwierdzenie. Ale tak, jakaś bardzo ważna książka, której lepiej nie pomijać. Dobra, wybaczcie za cięcie, ale siostra mi z wrzaskiem wparowała. I tak, była strasznie, powiedzmy, nieostrożna w tym, co wrzeszczała. Więc no, mam nadzieję, że albo... Nie byłem zmuszony nic wycinać, bo jeszcze nie sprawdzałem dokładnie. Albo że dokładnie wszystko wyciąłem, co miałem wyciąć i nie słyszeliście niczego takiego zbędnego. Ale tak... Wracając jeszcze do wcześniejszego, tego co mówiłem. No gdybym usłyszał od początku, że Daimna to jest tu jakaś książka i tyle, byłoby okej. Ale jak słyszę, słuchaj, ty musisz ją znać, ona jest bardzo ważna, to już takie mam... gościu, ale ja to nie pytałem. Tak więc... Może jestem zbyt surowy. Nie powiem tak, nie powiem nie. Ale no zawiodłem się na tym, że ktoś... tak dużo mi powiedział. O tym, że jest tutaj taka książka. Że ona jest bardzo ważna i że powinienem ją mieć. Bo bez niej będzie mi ciężko. Ale cóż, stało się. O, i teraz... Swędzę, to idzie dalej? Tak, idzie dalej. Więc może zobaczymy zaraz, czy to tutaj było, chociaż nie, stąd chyba przylazłem oryginalnie. Więc no wątpię, żeby to nagle prowadziło jeszcze gdzieś dalej, lepiej. Chociaż no, kto tam wie? Ja, dobra, dobra. Tędy się tam nie dostanę. Czyli jakkolwiek tę książkę mam podnieść, muszę to zrobić z innej strony. I tak, tu nie może to być. Jak tu pójdę, to tam dalej się nie da. Ale może jest jakieś inne miejsce, jakiś inny sposób.
Jak w ogóle teraz mi zaczęło zastanawiać, czy byłem tu? I tak to co tu jest? Dobra, albo nic, albo tu byłem. Więc wiecie co, jak już przy tym jesteśmy, to ja po prostu może to najpierw wytnę i jak znajdę dojść do tamtego miejsca, to się spotkamy ponownie. Ja chyba znalazłem jakieś przejście. Przy czym podkreślam, nie jestem pewien, czy tak, czy nie, czy tu byłem, czy mi tu nie było. I dobra, nie było mnie tu, więc jednak było tu więcej zaległości niż tylko tamto coś. I co tu mamy? Łuk złotego drzewa. Nie powiem, żeby to było coś wielce przydatnego dla mnie, ale okej. Niebiańska rosa, no to się może bardziej przydać. Drabina, jej. Szkoda, że nie wcześniej, ale i tak fajnie, że ją mamy. I coś jeszcze w sumie. Dojście tutaj, żeby wziąć zasady złotego porządku. I tę książkę chyba. Mam nadzieję, że to ta. A nie, że się okaże, że wiecie. Jeszcze kolejna gdzieś tutaj była, którą pominąłem. Bo jeśli to wiem, że albo zebrałaś nie tą, co trzeba, jeszcze tu jest jedna, no to się wkurzę podwójnie. I ta osoba, która mi to tak gada, to dostanie już bana. Jest tak bez żartów. Dostanie bana, muta, będę ignorował wszelkie jakieś tam informacje od niej. Ale tak, póki co to mamy i teraz tylko najgorsze. A gdzie jest mój sprzedawca inkantacji? No nie za bardzo widzę, gdzie go, gdziekolwiek gdzie mógłby być, więc chyba będę musiał sprawdzić coś, co też usłyszałem. I tak, tutaj to jest podpowiedź, dosyć fajna. Żeby po prostu... Jak to się nazywa? Jeśli nie będę mógł go znaleźć, dać sobie, dajmy na to, jakiś tam limit czasowy. I jeśli przy tym limicie czasowym kilku dni, dajmy na to, przepraszam, kilku odcinków, nie znajdę gościa, żebym odpuścił swoją dumę i po prostu poszedł do żółwia. I to jest na pewno dobra podpowiedź, bo ten, kto mi to mówił, argumentował to w taki sposób, że on wie, jaka ta gra potrafi być irytująca, wredna, jeśli chodzi o pozycjonowanie NPC-ów i tym podobne. Więc duma dumą, ale naprawdę lepiej będzie oddać żółwiowi, niż się męczyć ze znalezieniem. Ale dobra, a teraz przy okazji, gdzie my idziemy? Totalnie w tą stronę, w którą trzeba, więc pozwólcie, że jeszcze tylko zobaczę, czy idę dalej w złą stronę. Nie, dobra, patrzę w prawidłową stronę chyba. Tak, prawidłową, dobra. To może znajdziemy dojście do tego mostu, o którym mi chodziło. Ale tak, póki co się tym nie przejmujemy. Po prostu przejdźmy i... Właśnie, to jest jeszcze ta dziwna wiadomość na dole. Tylko regresja ujawnia tajemnicę. Jakieś głupoty. Ale tak, nie przejmujmy się tym, póki co. Idźmy po prostu dalej, szukając tego całego mosta. No. I przy okazji, jeśli chodzi o tą regresję, tutaj też zarzucę anegdotką. Gadałem właśnie z jednym ze znajomych, chyba czasem można powiedzieć nawet przyjacielem. Najbliższą mi człowiekiem spoza rodziny, jak zwał, tak zwał. I tak, na pewno to ogląda, ale powiedział mi jedną rzecz, którą teraz przekażę wam, poza tym, że tutaj niczego nie ma. Otóż, ponoć, przynajmniej podkreślam ponoć, bo tutaj nie jestem wszystki pewien tego. Jak mówię, sam nie wiem nic, ale tak. Jeśli chodzi o tą zagadkę z regresją, będę się wkurzał. Jeśli będę chciał to rozwiązać, będę się po prostu wkurzał, bo to jest zagadka, która naprawdę coś rozwiązuje. Ale ponoć będę się wkurzał. Więc tak. A teraz jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, to poskoczę sobie po dachach. Dobra, nie jest może skakanie po dachach, ale nadal gdzieś jestem, więc jej. Nie zginąłem. Gin, gin, gin. Dobra, 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 ostrożnie. Gin, gin. I co? Jeśli chcę się dostać tam, gdzie myślałem, to w sumie którędy powinienem jeść? No w sumie tak, którędy, którędy. Dobre pytanie. Jak
trochę czuję się zagubiony w tym momencie. W szczególności, że mapa jest zakazana, tak jakbym był w jakiejś niebezpiecznej strefie. Okej, tutaj. Też. A, chwila, to nie jest jakoś... Jest poza tym, poza dostępnym mi obszarem? Ja już nie wiem. Czuję się trochę taki naprawdę... Chodzi? O, chyba, że tutaj coś? Nie, tutaj był to całe... okrągły stół, tylko że... No. W miejscu. Dobra. Zobaczymy, czy w inny sposób tam dotrę, jeśli nie, to... Na podsumowanie, bo mam niewiele czasu, pójdziemy po prostu... Zrobimy coś, czego i tak bym nie chciał robić. Czyli zawalczymy z Morgothem. Jeśli kogoś zastanawia, czy jest to coś, czego bym nie chciał robić, co najprościej w świecie, bo Morgoth wydaje mi się poza moim zasięgiem. Zbyt irytujący, zbyt... męczący. No i nie czuję potrzeby, żeby walczyć z nim teraz. Kiedy czuję, że jest jeszcze mnóstwo właśnie takich... mniej bądź bardziej nieodkrytych... wątków, tajemnic, rzeczy... związanych z całym Elden Ringiem. Dobra, więc idźmy przed się. Gdzieś, dokądś i... zamknięta brama. Którą mogę otworzyć. Dobra, czyli chyba umiem myśleć. Dobrze. Więc idźmy dalej i co tu mamy? Przeciwnik. Taki, jakich już było pełno wcześniej. Kolejna dwójka i jeszcze jakieś przedmiociki. W sumie chyba będę musiał przełączyć też z powrotem na mieczyk. Bo nie będę ukrywał, nadal nie podoba mi się ten styl walki kosą w jednej ręce, więc no. No i proszę. Cokolwiek skrywa to miejsce, czy dojdziemy do tego mostu, do którego chciałem dojść, czy nie. Warto to było zajrzeć nawet dla samych tych znajdziek pojedynczych. I no. Dla samego faktu, że udało mi się zwiedzić kolejne punkty. Okej, dobra. Żyjemy. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, to zobaczmy, co tu mamy. Usypiający smar. Okej. Usypiający smar. To teraz takie mam jedno... w moim odczuciu w miarę istotne pytanie. Usypiający smar. Przecież chyba nie było żadnych takich rzeczy związanych ze snem, usypianiem i tak dalej do tej pory nigdzie, więc... O co chodzi? O nie. Nie podoba mi się to. Dużo wrogów, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Chyba najwyższa pora się pobawić znowu w jakieś rzeczy typu czarne ognie i tak dalej. Może to będzie dobry pomysł. Nie będzie, bo nie trafię nikogo poza tym jednym wrogiem, a jeszcze pewnie zginę, tracąc na tym łuk runiczny. Czym podkreślam, nie chcę tracić łuków runicznych, więc no. Dobra, przeżyłem. Żelazny tasak, nie wiem, czy miałem już takie tasaki, czy nie. Tak samo nie wiem, czemu te moje ognie zawsze lecą do góry. Czym tak mało biją. O nie, wkurzył się dziad. To nigdy nie zwiastuje nic dobrego. A zwłaszcza w takim momencie jak ten, kiedy ma mało życia. Dobra, pokonany. A gdzieś tu jeszcze coś inni wrogowie byli chyba? Nawet nie wiem, ale jeśli byli, to nie będę się bał w żadne jakieś takie dziwne wymysły. Po prostu jeśli trzeba będzie, to rzucę najprostszą formą ataku, jaki istnieje z mojej strony, czyli błyskawicą. Będę się cieszył, że udało się go pokonać. A póki co, właśnie wybaczcie, że tak ciemno, zapomniałem o lampce. Ale tak, już macie lampkę, to będziecie cokolwiek na tym nagraniu widzieć. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo wiem, że YouTube lubi jeszcze bardziej przyciemniać obraz, niż jest to w rzeczywistości na nagraniu. Więc tak.
pozbędźmy się ich wszystkich na wypadek, gdyby nagle mieli chcieć nas atakować z jakiegoś innego powodu. I idźmy za chwilę dalej. Z niepokojem, bo nie będę ukrywał, nie jestem w stanie bez niepokoju tutaj iść, widząc... Jak to się nazywa? No, widząc ten znaczek, tu możesz wezwać swojego ducha. Nie. Możemy przy okazji, czy to jest na 10? Tak, jest na 10. Dobra. Pewnie bez tego spokojnie bym sobie poradził, ale... Bezpiecznie się czuję, używając mojej magii. Inkantacji, czy jak zwał, tak zwał. I co my tu mamy? Ponury kamień 6. Miła nagroda, czy tam miły podarek, ale... Czy ja tego jakkolwiek potrzebuję? Chyba nie. Za to potrzebuję czegoś innego. I tutaj to... Tak... Tak, zaraz to dostanę. Bo chciałem dostać się na ten most. Ale to jesteśmy. Dotarłem tam, gdzie w teorii miałem iść. Więc... Ej, czy coś? Udało nam się. Zobaczmy teraz, co to sobą prezentuje. O, okej. To mi zadźwignie. Dobra, chyba coś mamy. Coś znaleźliśmy, coś mamy, gdzieś będziemy. Gdziekolwiek, jakkolwiek to ma być. Coś zrobiliśmy. Nie będę musiał walczyć z Morgothem, mam nowe rzeczy. Super. Okej. Jak tak tutaj teraz jestem, to powiem szczerze, nie wiem, czy mi się to podoba. Wygląda to dosyć niebezpiecznie, złowieszczo. Tak jakby to miało być jeszcze gorzej. Już dobra, może to tylko mnie się wydaje. Talizman czerwonego smoka plus 1, czyli talizman dobrej obrony przeciwko płomieniom. Dobra, dobra, dziab. I idziemy dalej. Z nadzieją, że naprawdę tutaj nie padnę jakoś tak na śmierć bardzo. Patrzcie, pieczęć? Przecież jaką pieczęć? Niczego nie ma. Ale chcę iść dalej, co? Zamknięte przez Morgotha obdarzonego łaską. Nie, nie, nie. Ej, po prostu nie. Tyle wysiłku, tyle poszukiwań, tyle wszystkiego. Tylko po to, żeby dostać informację, no dalej nie pójdziesz, Morgoth. No cóż, w takim wypadku powiem tylko tyle, że mech. Że poddaję się, że czemu mi to robisz, gro? I tym podobne. No ale dobra. Jeśli tak ma być, niech tak będzie. Odeślę tylko windę ze sobą. I na zakończenie wszystkiego... Wiem, że nie powinienem tego robić, bo odcinek ma już 43 minuty, ale... Co mi tam? Jedno podejście do starcia z Morgothem. Bez broni innych niż miecz czarnego ognia, gdyż... iż ponieważ... Chcę po prostu szybko tego dziada wykończyć i mieć już spokój. Tylko jedna sprawa, czy mam... Mam średnie przewroty, dobra. To teraz tak, talizman mam. Mieczyk mam. Uzę mam. I żeby nie było, jest to... A właśnie, zapomniałem o najważniejszym. Chciałem powiedzieć, że to będzie tylko jedno podejście. Żeby nie było i tak dalej, ale zapomniałem, że mam jeszcze 172 tysiące run. Których nie chcę stracić w starciu z Morgothem, więc... Pora rozdać to na poziomy. I... Szczerze nie wiem, na który najbardziej teraz bym chciał, czy coś... Których statystyk potrzebuję. Mam dwa poziomy, więc... Może... Umysł, choć do 20 dobijemy. Nie jest to może najmądrzejszy pomysł, czy coś, ale... Chociaż ta 20 pozwoli mi może rzucać część mojej zaklęcia. No i tak, w ten sposób mam teraz 37 tysięcy, które... Nie, jeśli nawet utracę, to... Nie będę aż tak tego żałował. Bardziej będzie mi żar jednak nadal runy Godricka. Na mniejsza z tym, idziemy.
Cześć Morgoth. Czy inaczej, cześć Margit 2.0. Okej. Tego albo nie pamiętałem, albo nie wiedziałem o tym. Ale tak, ogniu daj mi siłę. I giń. Giń. Okej, nie jest on aż taki chyba zły, jak go zapamiętałem. Nadal jest niebezpieczny. Ale tak, zapamiętałem go jako gorszego. Okej, to jest bardzo wredne. To jest takie, to jest bardzo wredne. Ale przez to, jak to przebiegło, chcę jeszcze raz. Wiem, że jestem głupcem i w ogóle, ale teraz tak, chcę jeszcze raz i przypomniał sobie o czymś bardzo ważnym, co mamy. Jeszcze jest zapamiętaj zaklęcie. Mam miejsce. Mam miejsce, aby to wystarczyło. Proszę, żeby to wystarczyło. Tak. Tak, mamy to. Tym razem pójdziemy jeszcze potężniejsi niż szliśmy przed chwilą. Gdyż zarzucę złotą przysięgę. Ogniu daj mi siłę. I witalność bestii przed bitwą. Tym samym zwiększę sobie i to znacznie moje możliwości bojowe. Prawda. Ten. Mój duszek tego nie dostanie, ale. Co mi tam duszek interesuje? Nie wierzę. Powiem wam szczerze, nie wierzę, że co ja żem zrobił. Jaka ze mnie lama. Słuchajcie, przyszedł domownik jeden podczas walki. Musiałem się wyciszyć. Tak. Wyciszyłem głos. A potem jak chciałem się odwyciszyć, to z tego chyba zatrzymałem nagranie. I zauważyłem to dopiero teraz. Jezu nie, jaki ze mnie idiota. Mam nadzieję, że mi przebaczycie. Ale pokonałem Morgotha. Pokonałem gościa, a wy nie mogliście tego zobaczyć. Nie, nie, teraz będzie mi z tym źle. No cóż. Jedna osoba mnie zaraz chyba zabije. W szczególności, ale wybaczcie, to jest moja lama. No cóż, wielki run Morgotha, wizerunek króla Omenów. Konany. Ale wiecie, co mi teraz najbardziej zastanawia? Po Morgocie jest już drzewo. Czyli my możemy już zakończyć grę chyba. Tak, są to inne miejsca, może są jakieś poboczne czy coś, ale chyba możemy zakończyć grę, bo tu już jest to drzewo. Jeśli nie mylę, chyba drzewo było naszym głównym celem. A nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Aha. I co, i to tyle? Ciekawe, mgła po Morgocie nadal siedzi. Ale kurczę, nie. Co, najgorzej. Będę się potem zobaczyć, ile tak naprawdę widzieliście z tej walki. Nic więcej nie zrobię, a póki co. Ile ja tutaj dostałem? 150 tysięcy. Dobra, rozdajmy to na kolejny poziom, po czym będziemy kończyć odcinek z takim trochę. Jednocześnie żalem, jednocześnie radością. Żalem, bo niestety zlamiłem totalnie. Radością, bo udało mi się pokonać Morgotha. Nawet jeśli jakąś nubską OP strategią. I... O, okej, okay, dobra, coś jeszcze się dzieje. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord
is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Szczyty olbrzymów. Nareszcie. Set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Medallion Rolled. Do czegokolwiek to jest. Dzięki. Czerwony znacznik. Okej. Okay. Możemy jeszcze z nim porozmawiać, co od razu to zrobię, żeby nie zapomnieć. To journey with you once more to the Flame of Ruin and guide you. Dobra, czyli jednak nic więcej nie będzie. Okay. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you for but a moment. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Dobra. Powiesz coś więcej? Nie, nic więcej nie powiem. No cóż. W takim wypadku kończymy już na tym epizoda. Dziękuję wam bardzo za uwagę i cóż. Kolejny będziemy kontynuować naszą przygodę gdzieś. Tam, gdzie byliśmy dzisiaj. Tak, pójdziemy tam, gdzie dzisiaj byliśmy. No, widzisz, drogi przyjacielu? Niepotrzebnie mnie tam wysyłałeś. I tak teraz tam będę musiał poleść. Ale dobra, mniejsza z tym, trzymajcie się. Hej, hej.